Pierwszy etap prac na osuwisku drogi krajowej 28 w Kasinie Wielkiej już został zakończony. Półtora miesiąca temu rozpoczęła się naprawa drogi. Teren osuwiska został wzmocniony, aby mógł tam wjechać ciężki sprzęt. Zaczęliśmy od wzmocnienia tego terenu. Tam zostało 50 gwoździ, 25 pionowych, 24 skośne. Te gwoździe mają nawet 22 metrów długości. Wszystko po to, żeby ten teren ustabilizować, bo on niestety jest na tyle niestabilny, że tam nie mógłby wjechać taki bardzo, bardzo ciężki sprzęt. A palownica waży ponad 80 ton. W pierwszym etapie prac wzmocniliśmy teren, a w drugim etapie prac wiercimy pale, które będą stanowiły konstrukcję drogi, którą będziemy później odbudowywać. Czasochłonna będzie praca tutaj związana z tym palowaniem? No zakładamy, że potrwa to około półtora miesiąca, bo samo przygotowanie takiego pala to po pierwsze musimy wywiercić odpowiedni otwór. To są otwory, które mają 20 metrów głębokości. Następnie do takiego otworu wkładamy zbrojenie, a potem to zbrojenie zalewamy wszystko betonem. Więc każda taka rura, wszystkie te 96 rur są wykonywane właśnie w ten sposób. Najpierw wywiercenie, później włożenie zbrojenia i na końcu zalanie betonem. Po zakończeniu palowania przyjdzie czas na trzeci etap prac. Na palach zostanie zbudowany żel betonowy ruszt, który można też określić mianem żel betonowej kratownicy. To właśnie bezpośrednio na tym ruszcie zostanie odbudowana zniszczona przez osuwisko droga. Nie mam na razie żadnych niespodzianek. Cały czas oczywiście pilnujemy tego, jaki wygląda ten teren, bo wiercamy się w kolejne jakby metry tej drogi, przesuwając się. Natomiast w tym momencie nie mamy żadnych niespodzianek. Wszystko idzie dokładnie z tym, jakie były wyniki badań geologicznych, z tym, jak to przewidywaliśmy. Pogodowo też nie jest źle, szczególnie ten koniec marca, początek kwietnia był świetny. Teraz oczywiście przymrozki się pojawiają. Zresztą na początku marca też były przymrozki, też nas kilka razy śnieg przysypał, ale nie jest źle pogodowo, na razie wszystkie prace idą zgodnie z planem. Dodatkowo skarpa zostanie na odcinku około 120 metrów zabezpieczona koszami gabionowymi. To metalowe, sześcienne kosze z siatki wypełnione kamieniami, które stabilizują teren. Powstanie też odwodnienie, które będzie odprowadzać wody gruntowe do przepustu pod drogą.